Zaznacz w układzie współrzędnych punkty x, y spełniające układ nierówności. Y większe od x minus 6 oraz y mniejsze od 5 minus x. Oczywiście to jest układ nierówności, czyli między tymi dwoma nierównościami jest słówko i, czyli interesują nas punkty, które jednocześnie spełniają pierwszą i drugą nierówność. Zacznijmy od nierówności pierwszej, prawda? Bo rozwiążemy to w ten sposób, że najpierw wykreślimy punkty, które spełniają nierówność pierwszą, potem punkty, które spełniają nierówność drugą i wtedy te, które spełniają obie te nierówności, to będzie część wspólna dwóch obszarów na płaszczyźnie. A więc zaczynamy od czerwonej nierówności. Teraz, gdyby zamiast nierówności była równość y równe x minus 6, to wiemy, że zbiór punktów, które spełnia taką równość, to jest prosta. No prosta y równe x minus 6, czyli żeby mieć prostą, potrzebujemy dwa punkty. Może wykreślmy tę prostą tutaj. Jak x jest 0, to y jest minus 6. I jak x jest 6, to y jest 0. To są te dwa punkty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu jest jeden punkt. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu jest drugi punkt. No i teraz mamy prostą. Wykreślę ją linią przerywaną. Za chwilę się okaże, dlaczego. Czyli to jest ta czerwona linia przerywana, to jest prosta y równe x minus 6. Teraz, gdzie leżą punkty, które spełniają nierówność? No więc tak, biorę jakiś x, teraz punkty na prostej spełniają równość. Y jest równe x minus 6. Teraz, jeżeli chcę, żeby dla mojego punktu y było większe, jego współrzędna y była większa od x minus 6, to znaczy, że ten punkt musi leżeć gdzieś ponad tą prostą. No, czyli zbiór punktów, które spełniają tę nierówność, to jest to wszystko, co jest ponad prostą, tą ograniczającą. I teraz, ponieważ nierówność jest ostra, to punkty na samej prostej nie spełniają tej nierówności i dlatego konwencja wtedy jest taka, że tą prostą malujemy linią przerwaną. Czyli zbiór rozwiązań nierówności y większe od x minus 6 to jest wszystko to, co jest ponad prostą x minus 6 bez tej prostej. Dobrze, teraz nierówność druga, y mniejsze od 5 minus x. I znowu, gdyby to była prosta, gdyby to było równanie, to rozwiązaniem byłaby prosta. Podobnie jak poprzednio, dla prostej potrzebujemy dwa punkty, x równe 0, y równe 5, to jest pierwszy punkt, i na przykład x równe 5, y równe 0. Czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to jest pierwszy punkt, i raz, dwa, trzy, cztery, to jest drugi. I to jest ta prosta graniczna, y równe 5 minus x. Rysuję ją linią przerywaną z podobnego powodu, dla którego rysowałem przerywaną linią prostą czerwoną. A mianowicie punkty na tej prostej nie spełniają tej nierówności. I podobnie jak poprzednio, jeżeli się pytam, gdzie są punkty, które spełniają tę nierówność, to jeżeli wezmę jakiś x, to wiem, że punkt na prostej spełnia równanie y równe 5 minus x. Jeżeli chcę, żeby punkt x, y współrzędne tego punktu spełniały nierówność, to dla ustalonego x te punkty są poniżej tej prostej. Wszystkie punkty poniżej prostej granicznej są rozwiązaniem tej nierówności. Czyli zbiór rozwiązań nierówności zielonej to jest ten obszar zakreskowany na zielono, czyli poniżej prostej granicznej.
No i teraz, gdzie leżą punkty, które spełniają obie te nierówności? No to jest oczywiście część wspólna, czyli to, co jest zakreślone na zielono i czerwono. I ja może to zaznaczę tutaj na niebiesko, prawda? Wszystkie te punkty, które są pod prostą y równe 5 minus x i nad prostą y równe x minus 6, to są punkty, które spełniają nasz układ nierówności. Ich punkty na tych prostych granicznych nie należą do zbioru rozwiązań, no dlatego że nierówności, obie nierówności są ostre. Co zaznaczamy, jak już mówiłem, konwencja jest taka, że wtedy proste graniczne rysujemy liniami przerywanymi.